Hej kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 9 listopada, 9, na bank 9, piątek. Ostatnio wrzuciłam vloga i nawet się nie zorientowałam, dopiero w komentarzach uświadomiliście mi, że powiedziałam, że 30, coś w stylu 30, 31, Jezu, ile dni ma listopad? Listopada to chodziło o październik, no niestety musicie się przyzwyczaić do tego, że u mnie z tymi datami to jest kiepsko, że nigdy nie wiem. Może jestem szczęśliwa, bo szczęśliwi czasu nie liczą. Tu jest Lusia, tu ja. Wyglądam jak wyglądam, typu totalnie po domowemu, szare getry, czerwona koszulka gryząca się z tym takim różem, pod spodem top sportowy. I tak po prostu wyglądam, ze względu na to, że mam dzisiaj plan skończyć tu szafę, górne półki, bo mam nadzieję, że Luśka pójdzie spać. No i może bym ogarnęła trochę w zabawkach Antosia, bo tu sobie będę, bo to, tu w komodach to mam co, Luśki rzeczy muszę przebrać, muszę te wszystkie 68, nawet takie, co są jeszcze na styk, bo niektóre 68 ma takie wielkie, one już ogólnie niektóre to ma 80, ale jeszcze niektóre 68, na przykład z Kubusa Bodziaki wchodzi, ale ma takie obcisłe już, o, jest taką marudą i muszę się ich pozbyć. Pokaż, czy nie wyszedł ci ząb. No daj. No, ale grubaśna masz te dziąsła. Jest tu maruda nasza, zobaczcie. Chyba ma parcie na szkło. Kto tu jest taką marudą? Idziemy jeść jogurcik naturalny. Jogurcik? Tak? Jogurcik naturalny, co? Na żołądeczek. I z banankiem, tak? Dobrze? A na obiadek dzisiaj zrobię ci warzywka i pół jajeczka. No. Bo coś mieliśmy ostatnio zieloną kupę i nie wiem właśnie czy od zielonego, bo dałam jej zielone warzywa, czy od jajka. No i właśnie chcę ją dzisiaj sprawdzić na to jajko, tylko że znowu nie dostała żadnych wysypki ani nic takiego. Dobra, idziemy, bo zobaczcie, co tu się dzieje. Złość. Ja muszę śniadanie zjeść. Antoś jest w przedszkolku. Dzisiaj muszą być na galowo, ze względu na to, że mają akademię chyba. Nie wiem co, ale w ogóle tam dziewczyny przyniosły placki. Nic ja nie wiem. Chyba nie zostałam zaangażowana przez to, że muszę robić te koszyczki. No, dzisiaj muszę zrobić jakieś koszyczki. Kochani, Laurka zasnęła, ja sobie zrobię, ogarnę sobie tą szafę tutaj na górę, że, bo muszę coś zrobić. Ja mam ogarnięte, poodkurzam sobie i umyję sobie podłogę, szybciochem to zrobię. Luśka już śpi jakieś 3 godzinki. Ja zdążyłam wyprasować wszystko, powiesić 2 prania, ogarnąć tutaj w szafie i powkładać pranie. Jeszcze tam mam jedną pościel do schowania i puste koszyki, no tylko, że już się suszy na suszarce. I kiedyś pytaliście się mnie o organizację szafy małej, bo ja Wam zaraz pokażę. Nie ma tego dużo, to znaczy tutaj mam wszystkie tetrowe pieluszki, których używamy, wiecie, do odbijania i tak dalej. Dużo jest, część większa jest po Antosiu, jak widać tu z jakimiś piłkarzami. Tutaj mamy wszystkie skarpetki, tutaj mamy wszystkie śliniaczki, tutaj mam opaski małej, tu mam jedne buciki, drugie buciki, tutaj mam wszystkie rajstopki zorganizowane, tutaj są wszystkie bloomersy i dzisiaj wyciągnęłam jej taki komplet z Zary, który dostała i on jest na 80 i raczej będzie mały, to znaczy spodenki może będą latem, bo Antoś, pamiętam, nawet niektóre spodenki, które miał na rok, to dalej w nich chodził, przynajmniej w tym sezonie. Tu ma czapeczki, tu mam jeszcze prześcieradełko do czego? Do wózka głębokiego. No i tutaj mamy wszystkie bodziaki i podkoszulki na krótki rękaw, których teraz nie używamy za bardzo i właśnie muszę je przejrzeć,
i już pousuwać te takie mniejsze. Tutaj mamy wszystkie na długi rękaw i tutaj mamy sukieneczki. Tutaj widzę jeszcze letnie sukieneczki, które by na laurkę były, no ale już niestety na pewno ich nie założę, więc zostało niej tam kilka i muszę jej jakieś sukienki, właśnie chciałabym jej kupić. Tutaj ma wszystkie spodnie, dresiki swoje, tu ma nawet jeszcze po Antosiu jakieś dresiki, w których po domu jej czasami ubiorę, żeby miała takie luźniejsze. Tu mamy bluzy, sweterki i tu mamy piżamki. A tu w tej szufladzie mam takie, widzicie, grubsze rzeczy. Tu kombinezon, który dostała teraz od koleżanki. Tu mam jeszcze takie ręczniczki, pampersy na basen. Tutaj jeszcze ręczniki też. No i widzicie, polarki, takie grubsze rzeczy, a takie eleganckie sukieneczki, w sumie dwie, czy tam koszule. Antosia to mam powieszone u nas w szafie. Jeżeli chodzi o Antosia, to wygląda tak. Koszulki z długim też muszę przebrać, bo tu widzę już parę, których jest za małe. Piżamki, spodnie, tu też są spodnie, no ale są w praniu, bluzy, krótkie spodenki, które okażą się w lecie, które jeszcze zostają. No i tutaj ma to skarpetki, bieliznę, tutaj ma nowe skarpetki, tutaj ma takie grubaśne skarpetki. Tu ma czapeczki, no i tam ma takie rzeczy, które za niedługo pewnie będą na niego dobre, jeszcze nowe. Rzeczy, tu mam takie dresiki fajne dla niego, tam ma czapki z daszkiem, czekają na lato i tu ma jeszcze wsunięty tak szlafroczek. No i resztę ma też tam, tu nie patrzcie, bo bałagan, właśnie ogarniamy jak to przy piątku. No i tu Antoś ma jeszcze półeczkę z książeczkami, wieczorem jak ja mu czytam, mąż czy tam właśnie babcia, to sobie wybiera. Tutaj lekki bałagan, bo urwał pasek. I tu jeszcze ta jego na odporność kuracja, którą dostanie za niedługo. 12 mu muszę dać kolejną dawkę. No i tak to wygląda. I słodziaczek Antosia. Uwielbia go. Wyszłyśmy sobie ze słodziaczkiem na polko, bo mamy godzinkę, zanim muszę odebrać Antosia i jest w swoim śpiworku, bo ma tylko tą kurteczkę. No tu ma kocyk, ale to jej ściągnę zaraz. No i ma tylko takie cieniutkie te bawełniane spodnie, więc żeby się nie przegrzała. Ale powiem wam, że spała na tym w domu, na tej wełnie i w ogóle się nie zgrzała, w ogóle nie była spocona. A zazwyczaj budzi mi się spocona. A spała na tym i się nie spociła. O, nie spociła mi się na tym w ogóle. Nula się nie spociła. A Karmel, uciekaj stąd. Karmel zrzucił Pepsi ze stołu. Poszedł stąd. Ty nie masz wstępu do kuchni. Za to, że jesteś takim łobuzem. Zszedł, nie dość, że zrzucił bułkę i połowę zeżarł. Ma pełną miskę. To jeszcze. No ja nie widzę tych kluczyków, taty. To jeszcze zrzucił całą butelkę Pepsi. Była, dobrze, że była niedokręcona. No ja nie wiem, gdzie on dał te klucze. A ja muszę jechać po Antka. Całą butelkę Pepsi i rozlała się po całej kuchni, ale chyba dobrze umyłam, chyba się nie klei. O, tu leżą. Dobra. O, tu muszę zamknąć szogunowi. Dobra, jadę po Antosia. Mam jeszcze czas, ale no Karmel. Dzisiaj bym się przez niego ze schodów spadła, bo tak łazi między nogami. Babcia, chodź z Laurką, ale babcia to wygląda 14:46. Babcia wygląda strasznie, nawet wam nie będę jej pokazywać, ale tata robi w piwnicy, wiecie, wybierał, mówiłam to, żeby dało się chodzić i tak dalej. Coś tam jeszcze szalunki jakieś robi, czy coś w tym stylu. I babcia jest cała brudna. Nie wiem, co ona tam koło niego robi. Dobra. 14:46, prawie będę po niego, na spokojnie sobie podjadę po Antuśkę. I powiem wam, że to auto tak chodzi, ono normalnie płynie, a tamto nasze jest takie twarde. Zawieszenie ma twarde. W ogóle to było moje auto.
Myśmy wzięli to auto w leasing. W sumie dalej jest moje, dalej jest na mnie, jestem w garażu. Mogę go zabrać i nikt mi go nie odbierze. No ale wyjechaliśmy do tej Norwegii, nie wiedzieliśmy ile tam będziemy, no i w końcu zdecydowaliśmy, bo tata i tak chciał kupić auto i w sumie tata to zaproponował, a nie my, że on weźmie od nas ten samochód i on go po prostu będzie sobie opłacał. No, no i już nie jest nasza. A żal, bo gdybym wiedziała, że wrócę po półtorej roku, to by go na pewno nie dostał. Bo i tak musieliśmy kupić tamto i nie jestem za... To znaczy fajne to jest autko jako drugie, ale tak mnie nie cierpię tego, że jest po prostu trzydrzwiowe, że myślałam, że będzie z tym mniejszy problem, no ale po prostu ja dostaję szału, jak mam zapakować lalulę i w ogóle. No ale może kiedyś coś wymienimy na większe, ale powiedziałam, że sobie chyba busa kupię. Dobra, jadę. Właśnie bym sobie skasowała całego vloga, niewiele brakło. Przyszłam z Luśką na matę. Gdzie ona jest? Tu. Bo po prostu już się jej nie da utrzymać, tak się wierci, siedzi na brzuch, to już normalnie nie czuję tej ręki. Mimo, że siedziałyśmy na chwilę, chciałam sobie kawę wypić. Antoś ogląda bajkę, leci Dino pociąg, musi się tradycji stać zadość i musi Dino pociąg obejrzeć. Bo Antoś lubi w ogóle dinozaury. I mamy już 16:20. Dwa, mam nadzieję, że jutro będzie pogoda, żeby on dość przebywał na świeżym powietrzu i mam nadzieję, że powietrze będzie w miarę, ale chyba na razie jest spoko, no bo jest ładna pogoda, więc nie ma takiego zasmogowania, no zobaczymy. No, no i tak nam mija. No i teraz ciężkie dni przede mną. Będę sama z dwójką dzieci, bo nie wiem, czy ja zrobię coś. Co z tego, że ja dzisiaj wszystko wyprasowałam? Jak mam pełniutką suszarkę, tu stoi przede mną. Pełniutką suszarkę następnego prania. Tam mam miskę jeszcze takiego do poskładania, żeby poskładać, poparowania skarpetek. No i do poniedziałku nazbieram się tego znowu tyle, ile miałam, bo w poniedziałek jest dzień wolny też i Antoś też nie idzie do przedszkola. Więc, a w ogóle białą koszulę ma całą uplamioną kompotem, calutką, oblał się kompotem. No ale trudno, co zrobić. Wanisza użyje i może zejdzie. Może zejdzie. I zamoczę, albo zamoczę w oksy po prostu do białego. I powinno pomóc. A Luśka, no po prostu coś się jej robi. Coś się tej dziewczynie dzieje. Co to się tej dziewczynie dzieje? Nie wie, co ze sobą zrobić. O, o. O. Co się dzieje? O, miam. Dobra? Masz? A tu popatrz. Żyrafa. 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 Tu, żyrafa. A to lew. Ła. Wy zaryczcie też. Ła. No, lew. Wow, lew i żyrafa. No. Te kostki są fajne, dość się nimi lubią bać. To są chyba z Fisher Price. Fajne. W ogóle myślę, co Luśce kupić na Mikołaja. Bo na Mikołajki dostaną jakiś, po jakimś drobiazgu, no i Antoś pewnie dostanie paczkę jakąś malutką z przedszkola. Myślę, że będą mieli coś takiego i widzicie, to można sobie tak naciskać, wtedy się wszystko rusza. Fajne i widzę, te kostki są takie trochę inne, bo to są po Antosiu. Lubi się tym bawić, Lusia też. I tak myślę, co kupić. A Antek w ogóle ogląda lalki Barbie i chce lalkę Barbie. Znaczy nawet nie lalkę Barbie, ale taki zestaw mu się podoba. Weterynarz, coś tam, no ale to jest dla dziewczynek bardziej. Nie wiem, zobaczę, pomyślę, co mu kupić. W sumie Luśka by się później tym bawiła. Lusia? A Lusi jakąś głupotkę. Też się kupi. Coś się pomyśli, żeby też nie była taka, że wszystko będzie miała, kiedyś mi powie, wszystko miałam po bracie. Nawet jedne dżinsy z Zary ma po bracie.
Ale są takie, że może chodzić. Muszę jej właśnie przymierzyć, bo ona jest dość kluskowata i potem będą za małe. No i tak się fajnie zaczęłam bawić z Antosiem. Pobawiliśmy się może 40 minut razem, namalowaliśmy kicie kocie, Nunusia. Pobawiliśmy się w pieski, w kotki. Pobawiliśmy się w rzucanie piłek do wiaderka. No, ale niestety Laurka zaczęła marudzić, musiałam ją wziąć do kąpieli i tak dalej. Ja nie wiem, jak ja bym musiała ich razem kąpać, razem wszystko, gdybym była sama. Dobrze, że jest moja mama i go zajęła, ale obiecałam mu, że jak Laurka zaśnie, to weźmie Antoś kąpiel i pogram z nim. Dostał bardzo fajną grę od mojego brata, ale to wam pokażę w innym vlogu. Bardzo fajną, dla takich trzylatków. No i co? Laurka już zasypia, kochani. Ja będę już kończyć tego vloga. Jest już godzina. Powiem wam zaraz. 18:27. Luśka idzie już spać. No bo tak jak wam mówiłam, ja dzisiaj jedną drzemkę, ale spała 3,5 godziny. No później już nie poszła spać. Ona jest wytrzymała, no ale teraz już pójdzie spać. Dałam jej środki przeciwbólowe, pedicetamol. Żeby sobie, widzicie, jak ona sobie już ładnie trzyma samą buteleczkę. Pomóc ci, myszko. No i dobra, nie będę już jej przeszkadzać, kochani. Trzymajcie się cieplutko, subskrybujcie nasz kanał, bądźcie z nami na bieżąco i do usłyszenia znowu w następnym vlogu. Muszka musi poprawić butelkę.